Krótkie wprowadzenie do uczenia maszynowego. Tak, abyście Państwo po tym krótkim wprowadzeniu byli w stanie zrozumieć i wykorzystać informacje o tym, czym jest uczenie maszynowe, czym nie jest. Przede wszystkim zależało mi na tym, żebyście Państwo nie traktowali sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego jako swego rodzaju magii, która rozwiązuje wszystkie problemy, ale po prostu jako zwykłą technologię, którą możemy użyć do rozwiązywania pewnych problemów ze wszystkimi jej zaletami i ograniczeniami. Dlatego też pozwoliłem sobie dodać dwa cytaty dotyczące rozróżniania magii i technologii. Dobrze. Na początku odpowiedzmy sobie, czym uczenie maszynowe nie jest. Przede wszystkim należy pamiętać, że uczenie maszynowe jest zbudowane na bazie matematyki. Tam jest głównie algebra liniowa, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa. Przykładowo, jeżeli mamy te słynne sieci neuronowe, tak naprawdę uczenie i wykorzystanie sieci neuronowych to jest tylko mnożenie dużych macierzy z liczbami. Macierz, oczywiście, tabela z dużą ilością liczb. Dlatego też warto pamiętać, że uczenie maszynowe nie potrafi rozwiązać problemu, którego my nie potrafimy precyzyjnie zdefiniować. Przykładowo, gdybyśmy chcieli zredukować churn klientów w naszej firmie i chcieli zaprząc do tego model machine learningowy, to nie możemy powiedzieć: OK, to chcę, żeby mniej klientów odchodziło z mojej firmy. No nie, tutaj powinniśmy powiedzieć, że na bazie danych o zakupach, zachowaniu klienta, metryczki i jeszcze takich i takich danych z ostatniego roku mamy wyznaczyć listę klientów, którzy, załóżmy, z prawdopodobieństwem wyższym niż 70% dokonają churnu w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Kolejna zasada dotycząca uczenia maszynowego. Działa ono na danych. Tak naprawdę tworzy sobie pewnego rodzaju statystykę na bazie danych, które mu dostarczymy. To Państwo zobaczycie za chwileczkę. Dlatego, o ile nie dostarczymy mu dobrych danych, to nie będzie on dobrze działał, nie będzie dobrze sobie uogólniał wiedzy na tych danych. Stara informatyczna zasada garbage in, garbage out w przypadku uczenia maszynowego jest tym silniejsza i tym ważniejsza. No i finalnie, jako taką zasadę oceny na oko, czy model będzie w stanie, albo inaczej, czy uczenie maszynowe będzie dobrym sposobem rozwiązania naszego problemu, jest zastanowienie się, czy takie zadanie byłby w stanie wykonać odpowiednio przeszkolony człowiek. Jeżeli tak, jeżeli mamy wystarczającej dobrej jakości dane, prawdopodobnie będziemy w stanie nauczyć model też rozpoznawać taki wzorzec i rozwiązywać to zadanie. Oczywiście jest to taka ogólna zasada, która może Państwu pozwolić ocenić, czy warto kontaktować się ze specjalistami od machine learningu i proponować im, czy rozwiązanie konkretnego problemu. Natomiast jeżeli nawet przeszkolony człowiek, specjalista nie jest w stanie rozwiązać innego problemu, prawdopodobnie machine learning też sobie z nim nie poradzi. OK, to skoro już wiemy, czym nie jest machine learning, porównajmy go z programowaniem. No i w przypadku tworzenia programu mamy do czynienia ze specyfikacją, którą pisze product owner, manager lub jest tworzona przez analityka biznesowego na bazie spotkań z klientem. Dostaje ją człowiek, programista, jeden lub wielu i pisze program, który jest realizacją tej specyfikacji. Potem utworzony program dostaje jakieś dane, jest wdrożony i produkuje jakieś tam wyniki. Przykładowo to może być nasza strona internetowa z backendem. Natomiast w przypadku uczenia maszynowego mamy zamiast specyfikacji mamy przykłady tego, jak powinien działać program, czyli dane uczące i oczekiwany wynik do każdego z przypadków. Przykładowo, jeżeli tworzymy sobie ocenę zdolności kredytowej, to będziemy mieli parametr dotyczący klienta, a tu informację, czy udzielić lub nie udzielić mu danego kredytu.
Czyli taki zestaw danych, dane uczące i oczekiwany wynik, zastępuje nam troszkę specyfikację problemu. Już nie musimy go rozkładać na czynniki pierwsze. Zamiast programisty mamy algorytm ML, który uczy się zależności statystycznych tych danych i tworzy nam program, przepraszam, de facto model, który jest odpowiednikiem programu. Taki model może zostać wdrożony i znów działa jak program, czyli przetwarza dane spływające i produkuje nam pewne wyniki. Natomiast tutaj też potrzebny jest człowiek do budowania tego modelu. To jest człowiek, czyli specjalista do spraw uczenia maszynowego, ML inżynier, który dobiera parametry algorytmu ML, wybiera rodzaj algorytmu, dokonuje preprocessingu danych. Ale samo tworzenie reguł, które mogą być bardzo trudne w przypadku niektórych problemów, jest przeniesione na algorytm. Okay, idąc dalej, możemy sobie ten dolny slajd tworzenia modelu rozbić na dwa. Pierwszy to jest trenowanie modelu, w którym mieliśmy dane uczące, oczekiwany wynik. Za pomocą algorytmu tworzymy model. Potem model przetwarza dane i wypluwa. Mam nadzieję, że ta dolna część Państwu przypomina funkcję matematyczną. I rzeczywiście podobnie tak się to traktuje podczas uczenia modeli. Czyli model jest naszą funkcją przetwarzającą dane uczące na oczekiwany wynik Y. OK, to skoro podstawy mamy, to spróbujmy samodzielnie nauczyć taki bardzo prosty model. Natomiast zacznijmy od paru ważnych informacji. Po pierwsze, model powstaje w wyniku zastosowania algorytmów uczenia maszynowego, na przykład algorytmu uczenia sieci, na danych uczących. W naszym przypadku to będzie ten X. Model jest tak trenowany, żeby przekształcać dane uczące na wyjście. I zawsze opisujemy go jako taką funkcję f od x. Także f to będzie nasz model, tam będziemy mieli parametry modelu, dane uczące, oczekiwany wynik. Zazwyczaj będziemy wykorzystywali uczenie nadzorowane, które przekształca na oczekiwany wynik, jeżeli go mamy. Jest pewien rodzaj sztucznej inteligencji, tam gdzie nie mamy wyniku i przekształcamy tylko dane wejściowe na jej inną postać, ale o tym może troszeczkę później. Przeanalizujmy dane, które mamy tutaj. To jest taki mały przykład. Żeby go sobie lepiej zwizualizować, możemy przyjąć, że to jest x, to jest odległość przebyta taksówką, a y to jest cena, jaką za nią zapłaciliśmy. Tu mamy kilka przypadków danych, które dostajemy. I teraz zadaniem możemy założyć, że nasz model to będzie funkcja liniowa, czyli y równa się ax plus b, gdzie a to będzie cena za przejechanie kilometra, a b to będzie taka cena za trzaśnięcie drzwiami. Teraz możemy zastanowić się, jaka była postać funkcji, która tutaj działa i dobrze modeluje nam te dane. Po chwili zastanowienia możemy zauważyć, że funkcja 2x plus b plus 1 jest całkiem dobrze. To idealnie modeluje te dane. Teraz mamy parametry 2 i 1. To są dokładnie parametry modelu, które idealnie obsługują dane. Utworzyliśmy model. I tak naprawdę wszystkie algorytmy uczenia, wszystkie algorytmy uczenia maszynowego polegają na wyznaczeniu funkcji f od x. Zwykle tą postać f od x modelu ogólną dobiera właśnie inżynier uczenia maszynowego. Na wyznaczeniu zestawów parametrów, które już samodzielnie są wyliczane przez algorytm. Okay, spróbujmy nieco trudniejszy przypadek, który przy okazji powie nam, jak z wielu różnych funkcji, z wielu różnych zestawów parametrów, wybrać ten, który jest najlepszy. Tu mamy identyczny przypadek. Mamy nasz x, mamy nasz y, x przejechane kilometry, y cena. Tylko teraz te dane nie pasują nam tak idealnie do żadnej funkcji,
możemy zobaczyć, przynajmniej do żadnej funkcji liniowej, to są te czarne punkty na wykresie. I mamy trzy hipotezy co do kosztów. Pierwszy to jest 2x plus 1, czyli 2 zł za kilometr plus 1 zł za trzaśnięcie drzwiami. Drugi 1 zł za kilometr, 3 zł za trzaśnięcie drzwiami. I trzeci po prostu 2 zł za kilometr bez opłaty za trzaśnięcie drzwiami. No, w sumie wszyscy chcielibyśmy, żeby koszty przejazdu z taksówką tak się tyle wynosiły. Jak teraz wybrać, który z tych modeli najlepiej odzorowuje nam nasze dane? Przede wszystkim wprowadzone jest coś takiego jak funkcja kosztów. To jest tak naprawdę suma kwadratów różnic pomiędzy wszystkimi punktami, czyli tak naprawdę odległość naszych modeli od rzeczywistych punktów. W przypadku funkcji 2x plus 1 dla pierwszego punktu x1 mamy obliczoną wartość funkcji 3, rzeczywiście jest 4, różnica wynosi 1 podniesione do kwadratu 1. Drugi punkt pasuje idealnie, w trzecim mamy błąd o 2, podniesiony do kwadratu 4, ostatni jest poprawny, średni błąd 1,25. W przypadku modelu, gdzie mamy zielonego tutaj, przez pierwsze 3 punkty przebiega idealnie, ale w przypadku 5 km popełnia duży błąd, aż o 3 podniesiony do kwadratu, to jest 9. Średni błąd, czy wartość funkcji kosztu 2,25. No i przy okazji mamy model niebieski, który, zauważcie Państwo, w żadnym punkcie nie pokrywa się z rzeczywistymi danymi, ale jest zdecydowanie lepszy od modelu zielonego, który pokrywa się aż z trzema. Przynajmniej przy zastosowaniu tej funkcji kosztu. Gdybyśmy tutaj zamiast kwadratu mieli wartość absolutną, to już, o ile dobrze pamiętam, te dwa przypadki byłyby równie dobre. Tak? A nie, przepraszam. Zielony i czerwony byłyby dwoma najlepszymi przypadkami. Właśnie w ten sposób z wielu różnych parametrów możemy wybrać ten najlepszy i tak jest to robione podczas uczenia modelu, gdzie on porównuje sobie różne zestawy parametrów. Natomiast warto teraz jeszcze zastanowić się, ponieważ tak naprawdę w produkcyjnych modelach nie mamy jednej wartości jako x, tylko tych wartości tutaj może być kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy tak naprawdę. Do każdej są różne parametry. Wobec tego ciężko było zgadywać i przyjmować zupełnie losowe wartości parametrów i wszystkie je testować, ponieważ no, czas obliczeń byłby ekstremalnie długi. Natomiast to, co zazwyczaj się robi, to jest po prostu liczy się kierunek spadku tej funkcji kosztu, gradient tej funkcji i porusza się zgodnie z tym kierunkiem, czyli jakby staramy się schodzić z funkcją kosztu jak najniżej. Oczywiście tam jest troszkę różnie matematyki, która mówi, jak to robić, ale generalnie staramy się minimalizować cały czas tą funkcję. Także nie idziemy na ślepo, mamy pewne wskazówki, gdzie powinniśmy się poruszać i to jest automatycznie wykonywane przez algorytm uczenia maszynowego. Ok, najtrudniejszy kawałek mamy za sobą, przerobiliśmy, czy tam samodzielnie utworzyliśmy prosty model ML. Przejdźmy jeszcze krótko po tak zwanych modnych hasłach, buzzwordach, które się pojawiły dookoła sztucznej inteligencji. Warto wiedzieć, że najszerszym, najogólniejszym pojęciem jest sztuczna inteligencja, której częścią jest uczenie maszynowe, ale też częścią jego jest tak zwana symboliczna sztuczna inteligencja. To jest ta, gdzie zasady zachowania były pisane ręcznie. Tutaj przykładowo, jeżeli kojarzycie Państwo gry komputerowe, jakichkolwiek przeciwników, jeszcze nawet sprzed kilku lat, to wszystko było wykonywane na tak zwanych skryptach. Właśnie przykład symbolicznej sztucznej inteligencji. Oczywiście nie jedyny z wykorzystaniem. Natomiast ostatnio z uwagi na rosnącą moc obliczeniową, rosnące dane, coraz większa i większa część to jest ten machine learning, czyli uczenie maszynowe, gdzie reguły zachowania czy parametry modelu są uczone automatycznie przez algorytmy machine learningowe. Początkowo powstawały takie
algorytmy, które nie wykorzystywały sieci neuronowych, to były takie starsze rozwiązania, które zaczęły się pojawiać w latach 60., 70. i to jest tak zwany classical machine learning. Mamy też dział reinforcement learning, troszeczkę dziwny, ponieważ tam tak naprawdę nie mamy zestawów danych uczących, mamy tylko agenta, który działa ze środowiskiem, na które on może oddziaływać, to na niego jakoś wpływa i on się dzięki temu uczy. No i właśnie mamy najważniejsze sieci neuronowe obecnie i ich podzbiór, czyli te głębokie sieci neuronowe, te, które mają dużo warstw, czyli jakby kolejnych przekształceń, kolejnych funkcji, które jedna z drugą przekształcają wchodzące informacje w takim właśnie szeregu, co pozwala tworzyć bardzo skomplikowane funkcje, które odzorowują rzeczywisty świat. Także sztuczna inteligencja jest najszerszym pojęciem. Dokładniejszym jest machine learning, gdzie za pomocą danych tworzymy modele, takie jakby programy, które opisują rzeczywistość. I wreszcie sztuczne sieci neuronowe to jest podzbiór uczenia maszynowego. Jeżeli mówimy o uczeniu maszynowym, to warto jeszcze wspomnieć, że dzielimy je podstawowo na metody nadzorowane i metody nienadzorowane. Różnią się one przede wszystkim tym, że w przypadku metod nadzorowanych wiemy, jaki jest oczekiwany wynik. Mamy takie zwane na przykład labelki. To jest właśnie tak, jak mieliśmy ten przykład. Wiemy, jaki był koszt przejazdu taksówką, którą liczyliśmy przed kilkoma minutami. W ramach uczenia nadzorowanego mamy dwa obszary. Klasyfikacja, czyli kiedy chcemy nauczyć model predykować jakąś wartość dyskretną, czyli na przykład kategorię. No i takim klasycznym przykładem jest to, że mamy zdjęcia i dzielimy go na kategorie. To jest zdjęcie psa, kota, nie wiem, myszy, papużki, ryby itd., itd. Mamy też modele regresji, które działają podobnie, tylko predykujemy wartości ciągłe, na przykład liczb. To może być, nie wiem, predykcja wydatków waszego klienta w następnym kwartale. Czyli predykcja jakiejś liczby, albo predykcja temperatury jutro, to też może być przykład regresji. Natomiast, żeby takie modele nauczyć, potrzebujemy zestawu danych uczących, czyli zestawu cech, które oczekujemy, że będą miały wpływ na wynik i przypisanych ich oczekiwanym wynikom. Natomiast, kiedy nie jesteśmy w stanie wskazać, jakie są oczekiwane rezultaty, możemy wykonać uczenie nienadzorowane. Ono jest troszkę rzadziej używane rzeczywiście, ale też ma swoje zastosowania. Wtedy tylko przekształcamy te dane uczące, tak żeby wydobyć z nich dodatkowe informacje. Najbardziej popularnym przykładem jest klastrowanie, gdzie tworzymy segmenty danych, dzielimy dane na grupy. Przykładowo to może być segmentacja klientów na różnego rodzaju grupy. Kolejnym z nich z metod są reguły asocjacyjne i te z kolei służą, albo najpopularniej wykorzystywane są w rekomendacjach produktowych. Jeżeli Państwo dostajecie reklamy nowych produktów w internecie, które na pewno powinniście kupić albo kup także, to właśnie na takich regułach asocjacyjnych, które powiązują Państwa cechy z cechami albo z konkretnymi produktami. Jest jeszcze obszar redukcji wymiarowości, ale on zwykle nie jest używany do tworzenia bezpośrednich modeli, to raczej jest jako służebny dla pozostałych obszarów.